Dzień dobry, moje drogie. Mam nadzieję, że u Was nie jest tak gorąco jak u nas. Ja jestem już po siłowni, po prysznicu, włoski wysuszone, nawinięte na wałek, zjedzone śniadanko i teraz sobie siadłam w moim studio. Uwielbiam ten czas, jak mogę sobie siadać i po prostu gadać do szkiełka. Dobrze, dzisiaj dziewczyny robimy test. Test podkładu. Bardzo, bardzo mnie zaciekawiły te podkłady. Dlaczego? Dlatego, że to są podkłady z dużą ilością pielęgnacji. Czekajcie, żeby nie być gołosłowną, to ja Wam przeczytam, co jest tutaj napisane. To jest w ogóle podkład z serum z wegańskim kolagenem i z ochroną SPF 30. 89% formuły tego kosmetyku to czysta pielęgnacja. Poza wyrównaniem kolorytu podkład intensywnie nawilża, wygładza skórę, sprawiając, że każdego dnia wygląda ona na zdrowszą i pełną blasku. No, taka obietnica, słuchajcie, producenta. Kliniczne badania wykazały, że po 4 tygodniach regularnego stosowania skóra staje się aż o 119% gładsza. I to mnie, słuchajcie, złapało, bo jeżeli oni mają takie kliniczne badania i rzeczywiście jest aż tak poprawa gładkości skóry, no to myślę, że warto by było wypróbować ten specyfik. Mam jeszcze primer, też z SPF 30, też Lumen. No i mam jeszcze kilka kosmetyków w takiej torebuni. Dostałam też od firmy AA Wings of Color. No i myślę, że też coś z tego tutaj dzisiaj wyjmę i potestujemy, także jeżeli macie ochotę na taki odcinek, myślę, że makijaż będzie bardzo delikatny, no bo nie wiem jak skryciem tego podkładu, zobaczymy, ale myślę, że zrobimy sobie po prostu taki delikatny makijaż, letni makijaż, upiększający makijaż, dojrzałą buzię, jeżeli macie ochotę, to ja oczywiście serdecznie zapraszam. Chciałabym zacząć od bazy, jest to baza rozświetlająca. Najpierw ją troszkę, o, tak to wygląda. Z tego, co wyczytałam, ma beztłuszczową formułę. No i filtr SPF 30. I przygotowuję buzię pod przyjęcie podkładu. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się trzymało mojej buzi. Fajnie, komfortowo. Praktycznie bez zapachu, rzeczywiście cera, buzia zyskuje taki naturalny glow, podoba mi się to, co widzę. Czekajcie, to, co mam na brodzie, słuchajcie, to jest w ogóle hit, bo ugryzł mnie w czubek brody komar i to tak mi się spaskudziło, że musiałam normalnie, zrobił mi się taki jakby syfek gdzieś pod spodem z jakąś ropą. To w ogóle mi nabrzmiało, więc musiałam to wszystko przekuć, no i teraz mi się to babrze, no ale jakoś to oczywiście zakryjemy, także uważajcie na komary, bo komary w tej chwili no nie są, jakoś tak wiecie, jak ugryzą, to po prostu te odczyny są takie jakieś dziwne. Dobrze, mamy naniesioną tą bazę, ten primer, ładnie wygląda buzia, naprawdę, słuchajcie, jakby mi ktoś powiedział, jeszcze nie wiem, z 5 lat temu, że ja będę rozświetlającą bazę pod makijaż ubierać, ja bym się popukała w głowę, słuchajcie, mi się tak... Po pierwsze zmienił się trochę trend, bo to mi się bardzo podoba, bo jest ten trend na taką naturalność, na tą skórę taką, wiecie, wyświeconą, na glow na twarzy, ale też na naturalność, że już dziewczyny nie robią masek na twarzy, że jak ktoś ma nawet trochę niedoskonałości, czy jakieś rozszerzone pory i tak dalej, to wszystko jakby jest akcept na to, bo takie jesteśmy, bo taka jest naturalna skóra, tak ona wygląda, więc to jest fajne. No i teraz, słuchajcie, przechodzimy do tych podkładów. Ja najpierw zrobimy sobie swatchy kolorów. Ja mam ich 5, ale widać, że tutaj są też kolory połówkowe. Zrobię Wam po prostu po kolei na buzi. To, co mam, to jest kolor 0. Teraz położę 0,5. Powinno to być odrobinę ciemniejsze. 0,5 jest odrobinę ciemniejsze, dobra. Następny odcień to jest 1,5. O, tak to wygląda, 1,5. Czekajcie, muszę wycierać palec.
Następny to będzie dwójeczka. Dwójeczka. O. No i czwóreczka. Czwóreczka. Już mocno ciemniejszy. Mam nadzieję, że to widać. Tak to wygląda. Zero, zero pół, półtora, dwójka i czwórka. Zastanawiałam się chwilę nad kolorem, ale myślę, że dwójka to będzie mój kolor. Tak myślę. Zastanawiam się, zobaczę, jak to się nakłada palcem. Zobaczcie, dziewczyny. Jestem trochę zdziwiona, bo myślałam, że to nie będzie w ogóle kryć. A średnie krycie jest, ale rzeczywiście konsystencja, tak jakbym nakładała na siebie krem. Ojoj, chyba mi się spodoba. Boże, żebym nie mówiła za szybko, tak jak ostatnio. Ponieważ postanowiłam nagrać Wam trochę filmów masażowych, jak się masuje, to skróciłam trochę paznokcie i powiem Wam, że jak są krótsze paznokcie, wtedy można na spokojnie sobie wykorzystać dłoń do tego, żeby nanieść taki podkład. Nie wiem, jak to się będzie trzymało skóry. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ja jestem grubo posmarowana kremem. Takie odnoszę wrażenie. Zobaczymy jeszcze gąbeczką. I ja sobie troszeczkę doklepię ten podkład gąbeczką. Odrobinę naniosę na gąbkę, tak żeby gąbka już była trochę upaciana w tym podkładzie. I zobaczymy. Bo buzia się strasznie świeci. Zobaczcie, dziewczyny, jak to wygląda. No dla mnie to jest bomba, po prostu bomba. Ja nie wiem, ile ten podkład i jak on się będzie trzymał guzi. No bo jednak tutaj glow jest po prostu potężne. I ja się trochę czuję, jakbym była posmarowana grubą warstwą kremu, co nie jest nieprzyjemne, ale ja nie wiem, jak to będzie się trzymało mojej buzi. Po prostu nie jestem w stanie tego przewidzieć. Co mnie dziwi, to to, że w ogóle ten podkład, to serum, nie wiem, jak zwał, tak zwał, w ogóle nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla zmarszczków, zmarszczek, nie podkreśla porów. Nie wiem, jak co się z tym zadzieje na przykład za 2 godziny, natomiast na ten moment mam mieszane uczucia. Z jednej strony buzia wygląda przepięknie, ale z drugiej strony jest takie mocne glow. No zobaczymy, ciągniemy to dalej, nie mam ochoty tego zmywać absolutnie, ponieważ jak mi się ten podkład sprawdzi, no to może być hicior, naprawdę może być hicior, bo buzia wygląda wow. Lecimy dalej. Jeśli ma być tak mocno naturalnie, to teraz biorę sobie Skin Hero Air Boreana. To jest taki korektor bardzo mało kryjący, raczej bardziej rozświetlający i trochę wyrównujący koloryt niż kryjący, ponieważ on ma sporo takiego żółtego pigmentu. Takiego złotego żółtego pigmentu. No to troszeczkę, że tak powiem, nam tutaj te zasinienia, które są, niweluje. Ale jest bardzo, bardzo delikatny, więc ja to traktuję jako bazę. Bo w przypadku zasinień troszkę bardziej by się sprawdził taki odcień brzoskwiniowy niż żółty. Ale ja też dużo tych zasinień nie mam. Także ponieważ mam krótkie paznokcie, to sobie mogę to wszystko doklepać palcem. Już dawno tego nie robiłam i powiem Wam, że to jest wielka przyjemność. Tak
móc sobie paluszkiem, opuszkiem aż do kącika wewnętrznego prawie że wejść. Zobaczcie, ładne wykończenie. I tak fajnie się scala też z resztą. Dołożę sobie jeszcze Super BB Concealer. To jest znowu Herborian. Tylko to już jest bardziej kryjące, bo chciałabym to też jako bazę pod cienie. Ale to już wezmę sobie gąbeczkę. Wezmę jeszcze odrobinę na palec z tego korektora. Tutaj pamiętajcie, bo ja czasami widzę, aż mnie skręca jakieś filmiki na Instagramie czy na TikToku, jak najpierw laska sobie odkręca taką pacynkę, taki korektor, dotyka do tak zwanych syfków na twarzy, a później dokładając produktu, tym samym, tą samą końcówką idzie z korektorem pod oko. No nie mogę na to patrzeć. Jeżeli macie jakieś niedoskonałości, to naprawdę nakładajcie najpierw na palec, tudzież na jakiś, nie wiem, pędzelek, a później dopiero na niedoskonałość. Bo no, w ten sposób jakby roznosi się bakterie. Także wiadomo, że jeżeli jest niedoskonałość, no to jest tam jakaś bakteria, tak? Jeżeli jest tam stan zapalny. My nie chcemy tego stanu zapalnego sobie przenieść pod oko, no a czasami po prostu... Dobra, mamy buzię przygotowaną, mega błyszczącą. Teraz robimy brewki. Dzisiaj mydełko Hulu, brązowe, też jeden z moich ulubieńców. Wam kiedyś już mówiłam, że moim numer jeden z takich naprawdę tanich mydełek do brwi to jest AA. Mydełko AA, naprawdę kozak. Ale gdzieś go mam schowanego. O! Natomiast to modełko Hulu też jest cudowne. Pięknie też trzyma włoski. Ja mam tutaj taki specjalny pędzel. Najpierw go chciałam wyrzucić, bo jest ta końcówka jest tak obrzydliwie twarda. Myślałam, że mi się do niczego nie przyda, a później, mając go po prostu pod ręką, niechcący go użyłam i stwierdziłam, że idealnie się nadaje właśnie do nakładania mydełka do brwi, bo jest twarde. I te włoski od razu się przyklejają do skóry i wyglądają naprawdę dobrze, także czasami coś, co wydaje nam się, że w pewnym momencie, wiecie, że absolutnie to się do niczego nie nada, użyjemy go i mówimy, wow, to jest jednak dobre. Więc tak jest w przypadku tego pędzla. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za pędzel. W każdym razie naprawdę chciałam go wyrzucić. Przysięgam, chciałam go wyrzucić. Lecimy dalej z okiem. Dzisiaj paletka nudziakowa Nataszy Denony. Bardzo też lubię tę paletę, bardzo. Ma przepiękne błyski, ma cudowne maty, więc to jest jedna z moich ulubionych nudziakowych palet. Biorę mój pędzelek Sigma. Kolor taki tutaj, to jest taki brązowy, idealnie właśnie nadający się do konturowania powieki. I ja dzisiaj lekki make-up. Taki tylko o tyle, o ile, dosłownie. Dużo pytań w ogóle o ten pędzel mam, o ten pędzel Sigma. Słuchajcie, ja Wam chyba narobiłam po prostu apetytu na ten pędzel, bo mnóstwo dziewczyn się mnie pytało, gdzie ja kupiłam. Więc ja tego pędzla nie kupiłam. Ja nie wiem, wydaje mi się, dostałam w urodzinowym prezencie od mojej starszej córki. Ale ja go szukałam na polskich stronach. Ja nie znalazłam, słuchajcie, nie znalazłam tego pędzelka, więc on jest do kupienia tylko na zagranicznej stronie Sigma Beauty. Także przepraszam, jeżeli ktoś liczył na to, że gdzieś tutaj w Polsce jest dostępny, ale no niestety. Co nie zmienia faktu, że ja go lubię i że go bardzo często używam. Dobra,
Kolejny cień jaśniutki, tylko tutaj na górę, do rozblendowania, tylko tutaj tej, do rozchmurzenia tego cienia dolnego. Dobra. I mi to wystarczy tak naprawdę. Chociaż może tak lekko błyskiem, co? Może tym takim? Tylko troszeczkę? No dobra, troszeczkę. No troszeczkę, tak tylko żeby coś było na tej powiece. Wiecie, nie? Tak. Będzie błyszcząca buzia, będzie błyszcząca powieka po prostu. Ale delikatnie. No nie wiem, cały czas tak patrzę na tą buzię i ta buzia jest taka mocno błyszcząca. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Co prawda można ją przypudrować, ale poczekamy jeszcze. Zobaczymy, jak to wygląda. Sięgnę po kosmetyki AA. I mamy tutaj, słuchajcie, bronzer. Mamy rozświetlacz do twarzy i ciała. To już nie będziemy używać na twarz nic, ale do ciała może się zaraz tutaj przyda. Mam dwa pudry. Jeden puder to jest taki bielutki. Sądzę, że to będzie bieliło. Tak myślę. Zobaczcie, jaki biały palec. Trochę będzie rozjaśniało pewnie. Czekajcie. No, jest troszkę... Dobra, zobaczymy. Ja tego i tak nie będę używać, bo to jest plurująco matujący, czyli wygładzająco matujący, ale drugi puder jest wygładzająco rozświetlający. Właściwie powinnam tamten użyć, nie? Dobra, ale ten wygląda tak, słuchajcie, taki śmieszny. Taki marmurkowy. Też zostawia taki biały poblask, no. No ale dobra, inaczej, wiecie, na swatchach, inaczej jak się to rozprowadzi puszkiem czy pędzlem, zaraz będziemy kombinować. No i mamy tu jeszcze mgiełki. Mgiełki wykańczające, jedna jest matująca, fiksery takie, druga jest rozświetlająca. To chyba też sobie zostawię, bo matującej nie chcę, a rozświetlającej też nie chcę na rozświetlający makijaż, bo tu już w ogóle będzie. O matko, matko, mamy co jeszcze? Mamy Juicy, so juicy. Dobra, mamy też błyszczyki. Pokazuję kolory. Mamy błyszczyki, cztery błyszczyki. Nie wiem, czy jest sens pokazywać te kolory. Ten pierwszy to jest Frozen Glaze. Drugi to jest Wild Peach. Później mamy Cold Pink i Dirty Pink. No, takie odrobinę koloryzujące są te błyszczyki. No i mam jeszcze matowe pomadki 3. I tutaj Wam pokażę kolory. Od góry macie Classic Nude, Soft Pink i ten trzeci to jest Rosy Pink. Też ładnie pachną te pomadki. Także to na plusik. No i mamy jeszcze maskę. Maskę do ust w takim czerwonym kolorze, aczkolwiek to też nie jest jakiś mega mocny kolor, raczej tak średnio barwiący usta, taki o, tutaj, maska, przepięknie pachnie też, także to na plus. Mamy jeszcze rozświetlacz, to go zostawimy na kiedy indziej i mamy bronzer. I tutaj się zastanawiam, czy w tym makijażu nie byłoby lepiej. Obiecałam Wam te produkty testować, ale czy nie byłoby lepiej zrobić konturowania na mokro? Dlatego, że mam obawy po prostu, że jak będę nakładać bronzer, wiecie, taki w kamieniu, to mi się zmaże to, co mam na policzkach. I tutaj myślę, że jednak postawię na bronzer w kremie. Firma Dasso Beauty już kiedyś Wam tutaj prezentowałam. Całkiem fajny, naprawdę całkiem fajny bronzer. Wykorzystam magiczny pędzel Huda Beauty. Bardzo mi się dobrze nim pracuje. On jest taki, oj, do zadań specjalnych, do wszystkiego tak naprawdę. Także kładę bronzer tym pędzlem.
Zobaczcie, jak pięknie. I jeszcze go rozblendujemy. Fantastico, fantastico, proszę Państwa. Druga strona to samo. I teraz mój ostatni trik. Używam duży, puchaty pędzel, taki pędzel, który ma przeznaczenie praktycznie pod nakładanie pudru. Ja tym pędzlem, słuchajcie, nałożę róż. On jest bardzo delikatny, delikatniusi ten pędzelek, więc krzywdy mi tutaj nie zrobi, a ładnie nałoży róż. I róż, który nakładam, to jest House Luxe. Myślę, że teraz przyszedł czas na dokończenie brwi, dlatego że wyschło mi ładnie mydełko. Także dorysuję tutaj dosłownie kilka kreseczek tylko na tych brwiach. To, co trzymam w dłoni, to jest mazaczek do brwi NYXA Lift and Snatch. Nie wiem, ile już Wam go polecam, chyba ze 2 lata będą. Jak nie 3, no 2 lata pewnie, może i 3. Kurczę, ten czas tak szybko minie, że ja czasami sobie myślę, a to było 2 lata temu, a to się okazuje, że to już 7. Słuchajcie, no niesamowite jest to, niesamowite jest to. Zanim przejdę do ust, to jeszcze wytuszuję rzęsy, mój ostatnio ukochany tusz Givenchy. Dajcie mi chwilę. Dobra, zostały nam usta. No i teraz mam zagwozdkę, co ubrać na usta. Szczerze mówiąc, te kolory jakoś do mnie nie przemawiają, bo ten nudziakowy jest trochę za ciepły, z kolei te różowe są takie mocno, no takie mocno różowe. Ewentualnie ten rosy pink, ta ciemniejsza pomadka, no spróbujmy ją, najwyżej ją zmyjemy. Zobaczymy w ogóle, jak się aplikuje i tak dalej, czy nie wysycha od razu na ustach, czy co się dzieje, słuchajcie. Podczas aplikacji się nie rozlewa, ale jest taka formuła pomadek, której nie lubię. Są niektóre pomadki, które lubię nosić na ustach, formuły, a niektóre nie. Ta akurat należy do tych pomadek, którą najchętniej bym szybko zmyła. Kolor taki trochę nie mój, ale i też formuła jakoś tak do mnie nie przemawia. Trochę, wiecie, tak wchodzi w te takie linie podłużne ust i to mi nie odpowiada. Ale fajnie się zmywa, szybciutko. Także, moje drogie, problem rozwiązał się sam. Najpierw nałożę jakąś kredkę, a później nałożę któryś z tych błyszczyków. Myślę, że to będzie Cold Pink, dlatego że on ma w formule jeszcze takie bardzo drobne drobineczki, które odbijają światło. Ja już poza kamerą nałożę kredkę i wracam za moment, nakładamy błyszczyk. Kredka Lip Matic Pierre Renner w odcieniu 11. No i nakładamy błyszczyk. Błyszczyk w odcieniu Cold Pink. Okej. No i mamy to. Trochę mam wrażenie, wiecie, że będzie się osadzał tutaj na linii suche usta, mokre usta. Mam wrażenie, że trochę się będzie zbierał tutaj na tej linii, ale nie wyrokujmy, zobaczymy dalej. Zanim podsumujemy odcinek, mam trochę rozkminkę, bo teraz tak, mam tutaj dwa pudry jeszcze do wypróbowania, ale jeden jest rozświetlający, drugi matujący. Ja ani nie chcę twarzy zmatowić, ani nie chcę jej dodatkowo rozświetlić, więc te pudry lądują na stoliku do kolejnego odcinka.
a ja chwytam po puder Dasso Beauty. On mi się fajnie sprawdził ostatnio. Nie ma żadnego takiego, wiecie, wykończenia matującego. Też nie rozświetla, po prostu taki jest bardzo neutralny. Taki neutralny, naturalny, więc ten puder dzisiaj sobie użyję. Odrobinę na puszek. Zdecydowanie tutaj, gdzie dotykam puszkiem, to ten taki mocny glow, on trochę tak przysiada, nie? Także to nie jest może taki mat, ale przysiada ten blask. Jestem zaskoczona. Naprawdę jestem zaskoczona. Jak to mi się utrzyma tak do 4 godzin, to będę piać z zachwytu. No dobrze, to jak już mam ten rozwiany włos, kolczyki kitulca i ogólnie wyglądam lepiej, to jeszcze chcę przetestować ten rozświetlacz do twarzy i ciała. Moje drogie, mam dwa kolory. Dwa kolory i zamierzam Wam pokazać, jak one wyglądają. I zamierzam też wypróbować je u siebie na dekolcie. Ciemniejszy, jaśniejszy. Myślę, że mi będzie bardziej odpowiadał ciemniejszy, ale patrzę, że on też przyciemnia, więc ja myślę, że ja sobie po prostu wezmę i zblenduję te dwa. To będzie najlepszy pomysł. Wezmę sobie dwie kapki tego ciemniejszego i jedną kapkę tego jaśniejszego. No i zobaczymy. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Ładnie pachnie jeszcze do tego. Kurczę, fajnie. Wygląda dobrze. Pięknie. Uwaga, podsumowuję odcinek. Zaczynam od tego, co mam na dekolcie. Power of Glow by Magda Pieczonka. Naprawdę rewelacja. Jak dla mnie rewelacja. Ja ostatnio strasznie sobie ukochałam taki właśnie primer rozświetlający dr Irene Eris i powiem Wam, że no niestety, ale będę zdradzać go z tymi oto produktami, także naprawdę świetne. Kolejna rzecz, błyszczyki. Ja nie powiem, że to jest coś, co daje mi na ustach efekt wow, wiecie, że usta błyszczą, są mega nawilżone i tak dalej. Jest to spoko produkt, natomiast ja mam fajniejsze formuły błyszczyków w swojej kosmetyce. Ja wolę błyszczyki bardziej takie oleiste, ale tutaj jest jak najbardziej spoko. Natomiast zdecydowanie to mnie zachwyciło, a to jest ok. I teraz zgrabnie przechodzimy do kosmetyków Lumen i tutaj zacznę od primera. Odczucie na buzi fajne, natomiast mam wrażenie, że bardziej jestem zadowolona z tego kremu. Ja go teraz używam, bo właśnie on mi daje taki fajny, naturalny glow. I wolę tą formułę, bo ta formuła jest kremowa. Tutaj mamy bezolejowe, natomiast tutaj jest krem z pielęgnacją, więc to mi się bardziej sprawdza. Tutaj koszt tego coś koło 180 zł to 169, czyli mniej więcej porównywalne. Ja bym jednak zainwestowała bardziej w to, mimo że tutaj nie ma ochrony SPF, tutaj ta ochrona jest, no to jest kwestia właściwie wyboru, tak? Natomiast mówię szczerze, jak jest, wolę bardziej ten produkt. Natomiast jeśli chodzi o podkład, to pierwsze wrażenie to jest wow. To jest podkład, jakby to powiedzieć, daje odczucie takie, jakbyś nałożyła na siebie dobrej jakości, taki bardzo nie tyle gęsty, co taki bardzo treściwy krem. Daje uczucie takiego nawodnienia, nawilżenia skórze, naprawdę. No rzeczywiście glow jest niesamowity, bo ta buzia aż się po prostu świeciła. Natomiast po przypudrowaniu twarz wygląda przepięknie. Więc trudno mi go jeszcze polecić, bo to jest jakby takie pierwsze wrażenie.
Natomiast na pewno go będę jeszcze testowała i sądzę, że jeżeli przetrwa test długotrwałości, no nie wiem, z 4 godziny, z 5 godzin, jak mi się ładnie będzie na twarzy utrzymywał, to myślę, że po prostu będzie się zaliczał do moich ulubieńców. Tyle w temacie dzisiejszego odcinka, dziewczyny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.